Skąd sługa Boży ma brać moc do wykonywania służby? I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że służba pojedynczego sługi Bożego musi mieć swoją moc i to jest bardzo ważne. Skąd pochodzi siła do tej niebiańskiej służby? Podkreślone już zostało wystarczająco dobitnie absolutną konieczność posiadania daru od Pana Jezusa Chrystusa. Ale każdy z nas przyzna chyba, że sam dar nie daje nam jeszcze siły do jej wykonywania. Siła ta tkwi w Duchu Świętym, który mieszka w każdym wierzącym. Elokwencja lub rzadki talent retoryczny, które przyciągają tłumy słuchaczy oczarowanych kazaniem, to nie jest moc gwarantująca owocną służbę. Chodzi tu o moc Bożą, która jest czynna w Bożym narzędziu i oddziałuje z całym naciskiem na ludzkie serca i sumienia. To na tej mocy polegał apostoł Paweł, który napisał coś takiego: a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Tak jest powiedziane w pierwszym liście do Koryntian, 2 rozdział 4 werset. Kluczem do owocnej służby, o owocności służby decyduje owoc dla wieczności, owoc dla Boga, jaki rodzi, a nie uznanie i zachwyt słuchaczy. Być może niestety nawet wcale niezrodzonych na nowo słuchaczy. Więc kluczem do owocnej służby jest świadomość własnej niemocy i całkowite poleganie na Duchu Świętym. To od Ducha Świętego, od Niego należy oczekiwać wskazówek i kierownictwa oraz mądrości do przedstawienia słowa w jego żywej i skutecznej mocy. Aby było to możliwe, wypełniający naczynie Boże Duch nie może być zasmucony ani zgaszony. Sługa musi żyć w nieustannej społeczności z Panem Jezusem, trwać w modlitwie i osądzaniu samego siebie oraz wszelkich własnych odruchów cielesnej natury. Wszelka uczoność, mądrość, inteligencja, wiedza i zdolności muszą zostać złożone u stóp Pana Jezusa Chrystusa. Sługa musi stać przed Nim niczym puste naczynie, które oczekuje od Niego, że wypełni go wyłącznie swym duchem i użyje ku swojej chwale. Taka postawa zagwarantuje mu uznanie Pana i moc Bożą w służbie, która umożliwi mu efektywne przedstawianie niezgłębionego bogactwa Chrystusowego. Takie coś znajdujemy w Efezjan, 3 rozdział 8 werset. Z pewnością w Kościele Bożym istnieje palące zapotrzebowanie na sługi tego pokroju. Ludzi zesłanych bezpośrednio przez Chrystusa i pozostających na wyłącznych usługach Ducha Świętego i pod Jego nieustannym kierownictwem. W tym kontekście warto przytoczyć kilka wypowiedzi takich słów, jakie powiedział m.in. McIntosh, które odsłaniają tajemnicę służby. Prawdziwy sekret wszelkiej służby leży w duchowej mocy. Kluczem do służby nie jest ludzki geniusz lub energia, lecz po prostu moc Ducha Bożego. Tak było za dni Mojżesza, jak czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, 11 rozdział 14 do 17 wersetu, i do dziś nic się w tej kwestii nie zmieniło. Albo tak jak mówi Słowo Boże w Zachariasza 4,6: nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi, aby wszyscy słudzy nieustannie mieli tę prawdę w pamięci. Jedynie ona jest w stanie zachować ich serca we właściwym usposobieniu, podnieść na duchu i nadać nieprzemijającą świeżość ich służbie. Służba, która wypływa wypływa z nieustannego polegania na Duchu Świętym, nie może stać się jałowa. Gdy człowiek czerpie ze swoich własnych zasobów, szybko je wyczerpie. Nie ma znaczenia, jak wielka jest jego własna siła i energia, jak dużo czyta Pismo, albo jak rozległymi są źródła jego informacji. Jeżeli Duch Święty nie jest źródłem i mocą jego służby, prędzej czy później straci ona swą świeżość i skuteczność. Jak ważne jest zatem, żeby wszyscy, którzy służą, czy to na polu Ewangelii, czy w Kościele, opierali się nieustannie i wyłącznie na niezawodnej mocy Ducha Świętego. On wie, czego potrzebuje dusza i jedynie On jest w stanie zaspokoić jej potrzeby. Musi najpierw mieć nasze zaufanie. Nie możemy polegać trochę na swojej własnej sile, a trochę na Duchu Świętym. Taka postawa nie wytrzyma próby czasu. Jeżeli jest w nas choćby krzta pewności siebie, wkrótce wyjdzie to na jaw. Musimy wyrzec się wszystkiego, co należy do nas i zakresu własnego ja, jeżeli pragniemy stać się narzędziem, którym posługuje się Duch Święty. Nie chodzi o to, czy muszę w ogóle o tym jeszcze mówić. Jakobyśmy nie mieli w świętej pilności i z całym zapałem studiować Słowa Bożego oraz wnikliwie przyglądać się kłopotom, rozdarciu i różnym trudnościom dusz. Oczywiście, jak najbardziej. Jestem przekonany, że im więcej wyzuci z własnego ja w poczuciu własnej niemocy opieramy się na potężnej mocy Ducha Świętego, tym pilniej i gorliwiej będziemy studiowali Świętą Księgę oraz przyglądali się stanowi ludzkich dusz. Fatalnym błędem byłoby posługiwanie się rzekomym poleganiem na Duchu Świętym jako argumentem usprawiedliwiającym opieszałość w studiowaniu i rozważaniu Słowa i towarzyszącej im modlitwy. O to się troszcz. W tym trwaj, żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. Tak mówi 1 Tymoteusza 4,15. Ponad wszystko chciejmy zawsze pamiętać, że Duch Święty jest zawsze żywym, niezawodnym źródłem służby. Jedynie On jest w stanie z boską świeżością i pełnią przedstawić skarby Słowa Bożego i z niebiańską mocą odnieść je do aktualnych potrzeb ludzkich dusz. Nie chodzi o ciągłe przedstawianie nowych prawd, lecz o odsłanianie niezmiennego Słowa oraz odciśnięcie Jego prawdziwości mocnym piętnem na moralnym i duchowym stanie ludu Bożego. Na tym polega prawdziwa służba. Oby Pan Jezus Chrystus pomógł wszystkim swoim cennym sługom wykonywać służbę zawsze w tak rozumianej mocy Ducha Świętego.